Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Ze mną w studiu jest profesor Tomasz Niedzielski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Opracował Pan razem z pracownikami taki system, który będzie pozwalał przetwarzać zdjęcia z drona, a one będą wykorzystywane do poszukiwania zaginionych osób. Proszę opowiedzieć, jak to będzie działało, jak to jest w ogóle możliwe? Tak, system ma wspierać ratowników w poszukiwaniu osób zaginionych poprzez przetwarzanie takie realizowane bardzo szybko dużych zbiorów zdjęć lotniczych, no bo z takiego jednego lotu to mamy nawet setki, a z wielu lotów nawet tysiące zdjęć, w czasie rzeczywistym i w celu wskazania, w którym miejscu ten człowiek jest. Czyli skanujemy wielkie obszary, a efektem działania systemu jest wskazanie potencjalnych miejsc bardzo konkretnych, współrzędnych, gdzie spodziewamy się, że osoba zaginiona się znajduje. Proszę, proszę. On funkcjonuje w ten sposób, że na początku, przed wykonaniem lotu, sugeruje ratownikom, gdzie należy lecieć, żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo przebywania osób zaginionych. Tam wysyłany jest bezzałogowy statek powietrzny i to jest ważna uwaga. Popularny dron, my używamy takich, znaczy używamy, bazujemy na tym, że różne jednostki mają przeróżne bezzałogowe statki powietrzne, ale jakby dowiązujemy się do tych najtańszych, z najtańszymi kamerami cyfrowymi, które zapisują obraz w zakresie światła widzialnego, czyli tak powszechnie, jak my sobie robimy zdjęcia. I na tych zdjęciach, tych właśnie wykonanych w dzień, szukamy, wysyłamy tego drona i na tych zdjęciach, które ten dron pozyska, wyszukujemy za pomocą naszych algorytmów, i o te algorytmy tutaj chodzi, wyszukujemy ludzi. Jak skomplikowany to jest proces? Bo z tego, co Pan mówi, wydaje się, że no jednak dość bardzo. Sama aplikacja, którą stworzyliśmy, rozwijając system w spółce SARU-AV, która funkcjonuje pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, sama aplikacja jest bardzo prosta, bo przyświecała nam taka idea, misja stworzenia czegoś, co pomaga ratownikom, którzy funkcjonują w bardzo dużym stresie. Znaczy tam to nie jest taki typowy program komputerowy, tylko taka aplikacja, która ma taką oś czasu i na tej osi czasu po kolei wszystkie te etapy związane z przygotowaniem do lotu, jak również przetworzeniem materiału z tego lotu, po kolei jakby tak za rękę ten nasz ekspert, ratownik jest prowadzony. Natomiast to, co jest wewnątrz, jest rzeczywiście skomplikowane, jest efektem wielu lat pracy. Mamy w tym momencie dwa algorytmy, które działają w systemie niezależnie. One są zupełnie inne pod względem metodycznym, pod względem podejścia do szukania tej osoby zaginionej. No i ich opracowanie zajęło nam kilka lat. Na początku na Uniwersytecie Wrocławskim, a potem, gdy rozwijaliśmy już ten projekt, to w spółce pod patronatem Uniwersytetu. A jeżeli chodzi o to, w jakiego rodzaju akcjach ten system może być wykorzystywany? Wiemy, że chodzi o poszukiwanie osób zaginionych, no ale to będzie, jak to ma wyglądać? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, gdyż system ma pewne ograniczenia, o których warto powiedzieć na początku. Przede wszystkim z uwagi na to, co mówiłem wcześniej, mają być tanie, podstawowe zdjęcia przetwarzane, więc to jest światło widzialne. Robimy zdjęcia w dzień, nie mamy termowizji, nie przetwarzamy zdjęć w termowizji, materiałów termowizyjnych, w związku z tym zobrazowania z dnia. Czyli tutaj już jest pewne ograniczenie. I tereny otwarte, niezagospodarowane, góry, pola przeróżne, natomiast nie gęsty las. Las jak najbardziej, jak jest rzadki, żeby tylko na tych zdjęciach ten obraz człowieka dał się zapisać. No właśnie, jak to będzie z rozróżnieniem? Czy to jest rzeczywiście człowiek, czy może, nie wiem, zwierzę na przykład? Od jak kilku lat prowadzimy testy naszych algorytmów i mamy duże przekonanie, że wiemy o tym, że nie myli algorytm ludzi od zwierząt. Jest bardzo wiele w tych dwóch niezależnych algorytmach, które mamy, jest bardzo wiele kryteriów, testów, które mają zadane parametry dla człowieka, a nie dla zwierzęcia. Także to jest testowane, algorytmy są jakby, mają elementy, które mają odróżnić właśnie człowieka od zwierzęcia. I to na przykład jest temperatura ciała? Bo tak myślę, że to jest pierwsze, co bym wybrała, jeżeli miałabym strzelać. To jest intuicyjne, natomiast ja na początku powiedziałem, że to, czym wyróżni, co jest wyróżnikiem naszego systemu, to że właśnie nie bazujemy na zdjęciach termalnych, bo te kamery są drogie i nie wszystkie jednostki ratownictwa posiadają drony z takimi kamerami. Natomiast drony z kamerami w zakresie światła widzialnego są bardzo powszechne, są niedrogie. Jednostki je powszechnie posiadają na
swoim wyposażeniu lub je nabywają dość teraz często. W związku z tym do tego typu odbiorców chcieliśmy zaoferować nasze rozwiązanie, żeby wesprzeć poszukiwania w dzień, zamiast obciążać ratownika analizą setek zdjęć lotniczych, co w rzeczywistości jest niesamowicie żmudne, trudne i też można takiego człowieka pominąć na zdjęciach, to my robimy to w sekundy, tak? Jeżeli ten dron wyląduje już po wskazaniu wcześniej jemu przez nasz system, gdzie lecieć, no to tylko wystarczy załadować do niego zdjęcia i w przeciągu sekund dostajemy, w zależności od wielkości obszaru, liczby zdjęć. Oczywiście przy wielkich zdjęciach to jest dużej liczbie to jest oczywiście dłużej, ale to nie jest bardzo długo. To się dzieje szybko i bardzo szybko dostajemy na mapie pineski powpinane w miejsca, gdzie potencjalnie może być człowiek, i w panelu detekcji, czy takim miejscu, którym zarządza ratownik, jest przybliżenie do każdej pineski, każdego zdjęcia. Czyli jest to bardzo, bardzo, bardzo bardzo dokładne. Precyzyjne, tak. I nawet ten człowiek, potencjalne miejsce, gdzie jest człowiek, jest bardzo przybliżone i ratownik tylko klika sobie w panelu detekcji. Tak, tu jest człowiek, nie, system się pomylił. Także mamy jeszcze miejsce, mimo że wierzymy naszym algorytmom, że jeszcze ratownik spogląda sobie na te zdjęcia, które my miejsca. Ale już wyselekcjonowane. Spośród potężnej liczby potencjalnych miejsc i tam jeszcze sobie weryfikuje. Tak, człowiek, wysyłam tam zespół. Nie, nie ma tam człowieka, jest to błąd systemu. Czy jeszcze pozwalamy na ostateczny szlif robiony przez planistę czy osobę, która jest wyznaczona do analizy tych zdjęć. Natomiast to jest już ostateczna, króciutka analiza, a nie analiza setek zdjęć, która trwa niejednokrotnie godziny. Jak były robione testy, to może jest Pan w stanie powiedzieć, ile czasu ratownik jest w stanie zaoszczędzić, gdyby normalnie szukał właśnie po tych zdjęciach w normalnym trybie i przy użyciu tego systemu? Takich badań porównawczych nie prowadziliśmy, więc nie pozwolę sobie na oszacowania konkretnego czasu. Natomiast mogę powiedzieć z naszej strony, pojedyncze zdjęcie lotnicze przetwarza się w ułamkach sekund. Więc jeżeli mamy duży zbiór, no to rzeczywiście szybko, szybciej niż nawet podstawowe prace, które się realizuje w terenie, wykonuje, szybciej niż te podstawowe prace, jesteśmy w stanie już mieć wynik systemu i ratownik tylko sobie je weryfikuje i sprawdza i podejmuje tą kluczową decyzję. Czyli ratownik nas system wspierający, że on po prostu na końcu daje możliwość podjęcia decyzji czy to na pewno to, czy nie, czy jednak jest jakiś błąd i skraca przez to cały czas potrzebny na analizę pojedynczych zdjęć lotniczych. No z mojego doświadczenia, ja ratownikiem nie jestem, natomiast zdjęciami lotniczymi zajmuję się od 10 lat, więc mam duże doświadczenie w tym zakresie. Szczegółowa analiza jednego zdjęcia trwa bardzo długo, czasami nawet kilka, w zależności od terenu. Ja mam łatwy teren, to inaczej, trudny dłużej. Trwa kilka minut, więc to naprawdę jest dużo czasu. Rzeczywiście. Minuty, a sekundy to naprawdę robi wrażenie. Jeżeli chodzi o te testy, które były wykonywane, to w ogóle jak długo zajęło Państwu przygotowanie takiego systemu, żeby on działał właśnie w ten sposób? Testy w terenie robimy od 2016 roku, gdzie mieliśmy kilka takich eksperymentów. Pierwszy był związany z pozorantami, gdzie pozoranci byli rozmieszczani w konkretnych miejscach i w różnych warunkach środowiskowych, w zimie, w lecie, rano, wieczorem i tak dalej, testowaliśmy skuteczność algorytmu. Natomiast potem mieliśmy test terenowy, kiedy nie wiedzieliśmy, gdzie pozoranci są, oni się naprawdę gubili, musieliśmy system zastosować, też były bardzo dobre wyniki z użyciem tego systemu uzyskane. W końcu mieliśmy eksperyment z dzieckiem, żeby sprawdzić, czy system też, to mój syn występował wtedy w roli, a niedawno moja córka, w roli aktorów. Także mieliśmy też możliwość sprawdzenia, czy to, co działa na dorosłych, działa również na dzieciach. I jak to wygląda? Działa to bardzo dobrze. Tu mamy wysokie współczynniki sukcesu, więc jesteśmy bardzo przekonani co do funkcjonowania systemu. Natomiast od niedawna realizujemy jeszcze więcej testów z różnymi kamerami,
z różnymi zdjęciami z różnych kamer. Tutaj mamy partnerstwa z różnymi organizacjami, które na bieżąco operacyjnie funkcjonują z użyciem dronów i oni się z nami dzielą tymi zdjęciami. Jesteśmy w stanie zweryfikować system i sprawdzić, jak on działa i daje wyniki. Są bardzo satysfakcjonujące, dlatego od niedawna, właściwie od 2 tygodni, byliśmy w stanie już zaoferować system na rynku. No właśnie. I jak takie pierwsze odczucia? Jak pan uważa? Jest bardzo duże zainteresowanie, bo jest to system nowy. Takiego rozwiązania, które jest kompleksowe, bo też warto powiedzieć, że w teorii poszukiwań są dwa podstawowe problemy. Pierwszy problem to jest wyznaczanie dużego obszaru, gdzie z dużym prawdopodobieństwem jest człowiek, ale to nie jest miejsce, nie jest punkt, którego współrzędne można podać, tylko duży obszar. Wiedząc, kto się zgubił, z jaką prędkością może chodzić, biorąc jak najwięcej informacji z wywiadu o osobie zaginionej. Natomiast i my też takie modele u siebie w systemie mamy. Natomiast drugi problem to jest już wskazywanie punktów, czyli użycie drona i wysłanie drona tam, gdzie wskazujemy i z tych dużych zbiorów wyłuskanie tych punktów. Więc to są dwa zupełnie różne rzeczy, dwie zupełnie różne rzeczy, dwa problemy naukowe, które są rozwiązywane i przerzucone są jakby z nauki do praktyki, bo to wszystko się dzieje w tym momencie w jednej aplikacji, która pozwala na działania operacyjne w terenie. A czy przewidują Państwo możliwość rozwoju jeszcze tego projektu, czyli że system będzie udoskonalany, będzie może możliwość korzystania właśnie z tych kamer termowizyjnych na przykład? Oczywiście mówię tutaj o przyszłości. Zdecydowanie tak. W tym momencie jesteśmy mniej więcej na półmetku, trochę za półmetkiem jednego z projektów, który kończy się na początku kwietnia 2021 roku. I tutaj zadania badawcze są dobrze rozpisane i one wszystkie będą realizowane, więc rozwój jest już zaplanowany. I tutaj rozwijamy zarówno interfejs graficzny, optymalizujemy jego pod kątem minimalizacji, ułatwienia, żeby w stresie, kiedy ratownik musi wykonywać pewne zadania szybko, on działał jak najlepiej, najpłynniej. Ale mamy też duży eksperyment terenowy, w którym będziemy w bardzo porównywalnych warunkach tę wersję ostateczną, gotową na dzień dzisiejszy weryfikować i w oparciu o te testy będziemy wprowadzali jeszcze liczne poprawki. A jeśli chodzi o rozwój, dołączając do systemu inne elementy. Pani redaktor wspomniała tutaj o kamerach termowizyjnych. No bo myślę, że możliwości są praktycznie nieograniczone chyba. Są bardzo duże możliwości, to jak najbardziej o tym myślimy, natomiast o termowizji jeszcze nie, gdzieś tam w dalszej perspektywie. Natomiast bardzo wiele innych różnych funkcjonalności i elementów, które mogą z nauki do praktyki przejść, jak najbardziej dużo w głowie mamy i je po kolei będziemy realizować w systemie. To może zdradzi Pan, co to miałoby na przykład być? Jedna z takich nowości, innowacji. Z nowości w naszym systemie. Tak. No, jedną z nowości w naszym systemie jest pewna zmiana konfiguracji całego interfejsu graficznego, która będzie tak skonstruowana, żeby w oparciu o badania ruchu gałek ocznych ludzi, będzie tak skonstruowana, żeby zminimalizować stres ratowników. Chcemy po prostu, żeby... Kojąco miałoby to działać w miarę możliwości. Tak, ponieważ to jest trudna praca w bardzo trudnych warunkach, więc rozwiązania informatyczne, które są oferowane ratownikom powinny minimalizować, powinny być jak najmniej inwazyjne w ich pracy. Też warto powiedzieć, że system taki jak SAR-UAV jest systemem uzupełniającym pracę ratownika. On nigdy nie zastąpi tej pracy, ponieważ różne metody są dopasowywane do różnych zaginięć. I tutaj ciągle ta myśl człowieka, myśl ratownika i jego doświadczenie jest niezbędne. W sytuacjach terenów otwartych, bardzo dużych, bez gęstego lasu, najlepiej wysłać drona już w upale, kiedy na przykład pies ratowniczy się zmęczy szybko. To są rozwiązania, nasze rozwiązanie jest do tego dostosowane. W bagnach, gdzie człowiek czy zwierzę w ogóle nie może wejść, w terenach podmokłych, wtedy SAR-UAV, oczywiście, tak? Ale możemy sobie wyobrazić działania na nocne i tutaj już mamy ograniczenie dla naszego systemu, czy działania w bardzo gęstym lesie, tutaj też system nie zadziała. Ja potem mówię o tych ograniczeniach, żeby tutaj ukłonić się do pracy ratowników, którzy najlepiej wiedzą i znają te metody, że tylko podejścia
hybrydowe, kombinowane, łączenie rozwiązań jest tutaj skuteczne i co więcej, te metody zmieniają się w czasie trwania akcji w zależności od rosnącej wiedzy o zaginionym i o całym przebiegu. No myślę, że tego doświadczenia żaden sprzęt niestety albo stety nie jest w stanie zastąpić. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Tomasz Niedzielski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Thank you.